La 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 la. O! Ktoś tam stoi na drodze. O, dobra, chyba nikt nie jedzie. Może przejść. Dobrze. Idę na imprezę. Chyba się w niej zakochałem. Pójdę za nią. Też na tą imprezę. Oczywiście bez roweru. Wow, ale fajna impreza. Hej, przepraszam, młodzieńcze. Nie zgubiłeś się przypadkiem? To jest impreza prywatna. Ja i moja dziewczyna razem. Przepraszam, panie, nie wiedziałem, ale... Dobrze, a mogę chociaż popatrzeć? Nie, nie, jeszcze raz nie, chłopcze. Tylko ja i moja dziewczyna razem. Tutaj jeszcze w komputerku muszę zobaczyć. Albo nie, nie będę już sprawdzał. Albo dobra, sprawdzę jednak. Masz szczęście, że nie jesteś poszukiwany na tym laptopie, ale zaraz możesz być, bo ja naprawdę jestem policjantem i cię zabiję. Albo chociaż wsadzę do więzienia za karę. Bo to jest impreza prywatna i tak jak mówię, musisz stąd wyjść. No właśnie, dzieciaku, napisz odczep. Ja właśnie teraz, pan policjant mi zrobił makijaż taki fajny. No i właśnie muszę się odczepić, bo to jest impreza prywatna i niestety nie pozwala mi takim ludziom jak ty wchodzić, bo ty wyglądasz mi na 5 lat. No, no dobrze, no dobrze. W takim razie se pójdę. Kurde, muszę znaleźć jakiś sposób, jak ją poderwać. Może dam jej kwiaty, tylko muszę skoczyć do kwiaciarni po jakieś fajne kwiatki. Właśnie wracam z kwiaciarni. Hej ty gościu, co tam? Dobra, właśnie wracam z kwiaciarni. Mam dla niej przygotowane kwiaty. Schowam jej za plecami. Dam jej czerwone kwiatki lub różowe. Nie, dobra, mogą być czerwone, bo ładniejsze. Zobaczymy, czy się skapi. Hej młody, już ci mówiliśmy, że nie wolno tu wchodzić pięciolatkom. Tylko dorośli mogą brać w tym udział, a tak naprawdę to nikt, bo to jest impreza prywatna. Ja z moją dziewczyną to zarezerwowaliśmy i ty nawet ją nie poderwiesz, nawet jak się w niej kochasz. Bo ty, po pierwsze, nie masz 18 lat, tylko 5, a po drugie, to jest moja dziewczyna i jest już zajęta, chłopcze. Dobrze, przepraszam, panie policjancie, że przeszkadzam, ale chcę tylko coś podarować tej dziewczynie. Proszę bardzo, te kwiaty są dla ciebie. Dzięki, ale ja nawet nie potrzebuję tych głupich kwiatów. Ja je wywalam. I po prostu wychodzę z tej imprezy, bo to nie ma sensu. Jak ten głupi pięciolatek tu nadal jest w ogóle. Hej, głupi pięciolatku, widzisz, co narobiłeś? Teraz musimy pójść gdzieś indziej na imprezę przez tego głąba. Ja idę gdzieś indziej na imprezę, bo po prostu... Nie wytrzymam, no. Hej, panie policjancie, ale proszę stać. No nie. Dobra, nie udało się. Porażka niezaliczona, po prostu. Super. Co? Ktoś mi stoi na drodze. Babo, złaź mi stąd. Hej, gościu, lepiej się uważaj i wyluzuj. W ogóle, ty jesteś piękny. Czy chciałbyś mnie wziąć na swoją żonę albo dziewczynę? Chociaż proszę, błagam, please. Nie, a w ogóle to jesteś brzydka. Nie toleruję takich dziewczyn. Spadam stąd. Ja bym chciał taką piękniejszą dziewczynę, a nie taką jak tamta. Ej, czekaj. Ta dziewczyna jest tam w środku. Gra na automatach. Tak, tak, dawaj go. Dawaj. Jest, wygrałam. Dobra, pora się zbierać. Obym tylko nie spotkała tego głupiego pięciolatka. Dobra, moi drodzy, napiszcie w komentarzu, jak mam spowodować, żeby ta dziewczyna się we mnie zakochała. Nie wiem. Ale moi drodzy, w takim razie się nie poddajemy i druga część będzie niedługo. Nie wiem, ile tych będzie części, ale na pewno więcej niż dwie. Ja chyba z wami się pożegnam i pa!
Ale ja naprawdę nie wiem, jak to zrobić, nie?